Nie polecam drugiego obiegu informacji, polecam pierwszy. I państwo macie pierwszy obieg informacji do dyspozycji, bo jeszcze nam nie wyłączyli internetu, prawda? Jeszcze można się komunikować. Proszę pana, i ja czytam Gazetę Polską, i ja czytam Polonia Christiana, nawet coś tam od czasu do czasu napiszę. Czytam, proszę pana, coraz mniej gazet czytam na papierze, a coraz więcej czytam na ekranie komputera, ale Gazetę Wyborczą to lubię jednak przeczytać w wydaniu papierowym, dlatego że to jest jednak bezcenne zobaczyć na własne oczy. Tam się przecież wyraża linia partii tym, co, jak jest uplasowane, na której stronie, jakim drukiem, prawda? To lubię to zobaczyć na własne oczy, więc na stacji benzynowej sięgam, oglądam, prawda? Patrzę, żeby czy tam przypadkiem nie sieje zgorszenia, sięgając po tę gazetę, więc gdzieś tam w kąciku, w klozecie przeglądam, ale lubię wziąć do ręki, prawda? Natomiast po prostu nie da się tak żyć życiem politycznym, żeby czytać jedną gazetę i być dobrze poinformowanym. Trzeba czytać, proszę pana, różne gazety. Józef Mackiewicz mówił, że czytuje wszystkie gadzinówki niemieckie, jakie są do dyspozycji. Słucha każdego radia. Słucha i Radia Londyn, i Radia Moskwa, kłaniam się, i Radia Moskwa, i Radia Lizbona. I z tego stara się wyciągać jakieś wnioski, prawda? I nie ma jednej gazety, która by to wszystko dawała. Gazeta Polska jest bardzo pożyteczną gazetą, która wykonała ogromną, wspaniałą robotę. Właśnie w epoce po zamachu smoleńskim, Gazeta Polska, nasz dziennik, co byśmy zrobili bez tych gazet, prawda, które nie pozwalały na ściągnięcie z wokandy siłą tej sprawy numer jeden w polskiej współczesnej historii. No ale z kolei Gazeta Polska ma taki, jakby to powiedzieć, ma taki niedowład, że Gazeta Polska nigdy, proszę pana, na przykład nie będzie krytyczna wobec Waszyngtonu. No nigdy, po prostu nigdy. Niech pan. No i dobrze, no pan kiwa głową, że no i dobrze, ale ja mówię, że jeżeli my mamy iść na wojnę, to ja bym chciał wiedzieć, w jakiej sprawie i za ile. Otóż jeżeli środowisko tej gazety wydaje, tam oni wydają też taki bardzo zresztą skądinąd pożyteczny miesięcznik Nowe Państwo. I oni wydają sierpniowy numer tego Nowego Państwa z prezydentem Iranu Ahmadinejadem w mundurze SS-mana i z tytułem numeru Czy Iran podpali świat? No to proszę pana, to jest goebbelsowska propaganda, prawda? To jest po prostu goebbelsowska propaganda, bo póki co to nie Teheran podpala świat, tylko ktoś zgoła inny i jak wiadomo, ta wojna jest stoczenie tej wojny, jest głównym problemem i potrzebą państwa położonego w Palestynie. To państwo wie, że nie może tej wojny stoczyć bez zaangażowania wojsk Imperium Amerykańskiego, a tymczasem odwracają się bieguny na globie ziemskim, przenosi się wszystko na przyszły teatr wojenny na Pacyfiku, to znaczy wojna Stanów Zjednoczonych z Chinami, toczona ciągle jeszcze per procura, ale już się tocząca, prawda? To będzie główna wojna naszego stulecia i zapewne mężowie i żony stanu państwa położonego w Palestynie lękają się, mają powody, że jeżeli tej wojny, tego ostatecznego rozwiązania kwestii bliskowschodniej nie przeprowadzą teraz, natychmiast, to być może później nie będzie już okazji, bo nawet jeśli prezydent w Waszyngtonie będzie chętny do takiej współpracy, no to może po prostu nie mieć możliwości.
może nie mieć możliwości, dlatego że świat nie stoi w miejscu. No i teraz my jesteśmy na tę wojnę angażowani w charakterze żyranta koalicjanta, tak? Nasze samoloty się wysyła na pustynię Negev na manewry po to, żeby tam zostały sfotografowane, że my jesteśmy międzynarodowa koalicja, no bo są potrzebni koalicjanci, bo inaczej to by głupio wyglądało bez koalicjantów. I teraz, proszę pana, jest w związku z tym potrzebna krytyczna refleksja w tej sprawie. Ale to znaczy, co za co? Niech pan mi powie, pan mówi coś za coś, to ja chcę właśnie, ja o to pytam, co za co? Co za co? Bo poszliśmy, proszę pana, to jest fałszywa alternatywa. To jest fałszywa alternatywa, że jeżeli my nie będziemy wzorowym agentem amerykańskim w Europie Środkowej, to wobec tego musimy być popychadłem Berlina albo podległym dominium Moskwy. To jest moim zdaniem fałszywa alternatywa, a nie wynika z tego, że ja taką wątpliwość zgłaszam, nie wynika z tego, żebym ja kogokolwiek namawiał na to, żeby się odwracać plecami do Waszyngtonu. Nie. Nie, nie, proszę bardzo, świetnie, tylko że róbmy jakieś interesy, a nie dawajmy się wysyłać na Santo Domingo czy do Hiszpanii za frajer. Świetnie, tylko że jeżeli jest prawdą, jak czytam w Nowym Państwie i czasem w Gazecie Polskiej, jeśli jest prawdą, że Amerykanie mają takie poważne interesy w naszej części świata i że to w ich interesie jest to, żeby popierać polską politykę niepodległościową, to ja bym chciał to zobaczyć. Ja bym chciał to zobaczyć, proszę pana, to popieranie polskiej polityki niepodległościowej, bo ostatni raz, jak widziałem popieranie polskiej polityki niepodległościowej, to właśnie amerykański ambasador na zapałkach uczył, jak z Jaruzelskiego sprzedawczyka zrobić prezydenta Polski. Więc to jest ostatni raz, jak braliśmy udział w jakichś wojnach, no to właśnie pojechaliśmy za frajer do Iraku i pojechaliśmy za nic do Afganistanu, prawda? I to są po prostu słabe interesy. Oczywiście nie mogą tych interesów prowadzić sensownie ludzie, którzy nie są panami własnego losu, jak Radosław Sikorski, jak Donald Tusk, jak Bronisław Komorowski, ludzie, którzy są zatrudnieni do odgrywania wyznaczonych im ról przez służby ruskie, pruskie i jakie tam jeszcze. Oczywiście, że nie, ale lękam się tego, że zostanie w Polsce przeprowadzony kryzys kontrolowany, który wyniesie do władzy jakichś patriotów, jakich? No właśnie takich, którzy startują w konkursie na najbardziej wzorowego, niezłomnego agenta amerykańskiego i że zostaną oni wyniesieni do władzy, czy to kooptowani do obozu władzy, właśnie po to, żeby to oni poprowadzili na tę wojnę na Bliskim Wschodzie. Właśnie po to. Tego się obawiam. Tego się obawiam, że ta przemiana, która się szykuje, ten okrągły stół 2, między innymi taką ma tutaj determinantę, że jeżeli Polacy mają być żyrantem, koalicjantem w tej wojnie, to żeby na nasz użytek, żeby złudzenie autentyczności było pełne, to trzeba, żeby na tę wojnę prowadzili nasi najbardziej patriotycznie zorientowani liderzy. I jaki tego rezultat? No, tego rezultat, obawiam się, będzie taki, że i tak nie obejdzie się bez realizacji wariantu B. Wariantu B dla polityków, mężów i rząd stanu państwa położonego w Palestynie, to znaczy wariantu ewakuacji awaryjnej, prawda? Sądzę, że niezależnie od tego, czy ta wojna na Bliskim Wschodzie przerodzi się w wojnę gorącą, bo ona już się toczy, prawda? Atak informatyczny na Iran, no przecież to są kroki wojenne, jeszcze się po tym przechwalają, prawda? Że dokonali takiego ataku. Zaprowadzanie demokracji w Syrii, no to są kroki wojenne. Wiadomo, że to jest zajmowanie rubieży wyjściowej do wojny z Iranem, do wojny perskiej. A zatem, proszę pana, niezależnie od tego, czy ta wojna wybuchnie, niezależnie od tego, jak się skończy, to sądzę, że państwo położone w Palestynie
nie może dalej przedłużać. To jest taka moja niewinna skłonność do używania takich omówień, prawda? Oczywiście przecież mówiąc państwo położone w Palestynie, państwo rozumiecie, że mówię o Izraelu. Nie może to państwo, które jest położone na beczce prochu, nie może dłużej egzystować w takiej strasznej sytuacji. Ta sytuacja jest straszna, bo przecież wiemy, że większość świata arabskiego rzeczywiście nie widzi żadnego innego rozwiązania tej kwestii, jak tylko zepchnięcie Izraela do morza, prawda? I to jest niewesołe, to jest niewesołe. Otóż, jak sądzę, poważni przywódcy tego państwa i ludzie zatroskani o losy tego państwa muszą poważnie brać pod uwagę wariant ewakuacji. Wariant ewakuacji, dlatego że tak dalej żyć się nie da. No i teraz pytanie jest takie, dokąd można przeprowadzić parę milionów ludzi? Tak? I państwo świetnie wiecie, że ja tego nie wymyślam, wiecie, że nie jest moim pomysłem ruch renesansu żydowskiego w Polsce. Ten ruch miał swój kongres tajemniczy, bo nie reklamowany i nie sprawozdawany na bieżąco, tylko po upływie dłuższego czasu. Miał ten kongres w Berlinie, bodaj w maju tego roku. Ja czytałem manifest tego ruchu i jakby to powiedzieć, wszystko to wzmaga moją tęsknotę za państwem polskim. Chciałbym, żeby było państwo polskie, żeby była jakaś nadzieja, że są ludzie, którzy w tym wszystkim mnie reprezentują. Reprezentują mój interes, tak? Obawiam się, że w tej chwili mamy do czynienia z próżnią polityczną po polskiej stronie, że jeżeli jesteśmy reprezentowani przez takich ludzi, jak wyżej wspomniany Radosław Sikorski, to znaczy, że nie mamy żadnej reprezentacji. Czy pan by powierzył Radosławowi Sikorskiemu misję korzystnej sprzedaży pańskiego auta, prawda? Absolutnie, prawda? Tak myślałem. Więc teraz, proszę pana, ta dywagacja, w jaką tutaj popłynąłem na temat państwa położonego w Palestynie i ewentualnej reemigracji żydowskiej do Polski, no to są na przykład sprawy, o których na łamach wyżej wspomnianych gazet pan nie przeczyta. I mówię, a szkoda, tak? Gdzie mają Polacy czytać na te tematy? Gdzie mają ostrzyć swoje opinie? Gdzie mają zasięgać opinii? Obowiązuje zmowa milczenia na te tematy. A otóż w internecie jeszcze od czasu do czasu ktoś coś napisze. Państwo macie tę wolność, że możecie sami sobie przesyłać informacje. I co do gazet, tak konkludując, ja myślę, że byłoby z wielkim pożytkiem, żebyście państwo nie tylko czytali gazety krajowe i recenzowali je na swój użytek, ale byłoby naprawdę fajnie, żebyście eksportowali do kraju swoje gazety. To by było fajnie. Czemu, proszę państwa, czemu nie ma tygodnika, który siłami emigracji byłby wprowadzony do obiegu w kraju, tak? Czemu nie ma takiej zabawki? No oczywiście to by dopiero był hukoto, prawda? No nie ma takiej telewizji, nie ma takiego radia, a w Polsce to wszystko się zamyka, prawda? W Polsce to wszystko, ale może warto pójść na taką bitwę, może warto pójść na taką wojnę. Może warto, dlatego że ja czuję się tutaj też poniekąd nie na miejscu, do państwa przemawiając w charakterze wujka dobra rada, odpowiadając na różne pytania, dlatego że wydaje mi się, że byłoby bardzo cenne transmitowanie państwa głosu na kraj.
To by było bardzo cenne, dlatego że państwo tutaj jesteście skłonni i zdolni mówić o bardzo wielu kwestiach, które w kraju są z rozmaitych przyczyn przemilczane, bo podnoszenie tych kwestii grozi śmiercią, na przykład śmiercią cywilną, prawda? A zatem to wy tutaj możecie mieć szerzej, swobodniejszy oddech i możecie mieć właśnie więcej do powiedzenia w niektórych sprawach, które w Polsce właśnie gdzieś tam w kuluarach czy za kulisami bywają tylko dyskutowane. Ja państwa na to namawiam. Jest, no to właśnie ta wybitna artystka izraelska, która reprezentowała Polskę dzięki, znaczy z mocy decyzji tych instancji państwowych, które na froncie kultury i propagandy robią. Jak ona się nazywa, ta pani, kto mi przypomni? Pani Joel Bartana, tak, reprezentowała Polskę właśnie z taką instalacją pod szyldem Ruch Renesansu Żydowskiego w Polsce i elementem tego aktu artystycznego był manifest drukowany też w postaci plakatu. Ja taki plakat dostałem tu w Toronto na wiosnę, bo oprócz Wenecji ona także i tutaj się eksponowała i wiem, że tak także w Australii jest znana. I film jest elementem. Mówi pan trzy filmy. Pan to zwiedził, pan to obejrzał? Trzy filmy, no właśnie. No więc jak artyście jakiemuś coś strzeli do głowy, to bywa, prawda? Ale żeby potem tego artystę kolportować na wystawach międzynarodowych i także z drugiej strony globusa, no to już wymaga, to już jest duża polityka. To jest taki chwyt, że zawsze będzie można powiedzieć, bo co w tym manifestie czytamy, że 3 miliony Żydów marzy o tym, żeby wrócić do Polski, na początek 3 miliony Żydów, tak jest tam napisane, prawda? Zawsze będzie można powiedzieć, że ach, to przecież tylko taka artystyczna ekstrawagancja, prawda? Ale hasło zostało już rzucone i temat został odczarowany. Już ten temat wszedł w przestrzeń publiczną, prawda? Już się z tym oswajamy, już koncept taki, żeby język hebrajski był językiem urzędowym w Rzeczypospolitej, to już zostało wyartykułowane, prawda? Co do Polski. No to proszę państwa, Polska kiedyś była krajem, do którego się wszyscy pchali drzwiami i oknami. Polska była taka piękna, taka silna, zasobna i wspaniała, że było fajnie tam mieszkać. To była jazda, tak? Bojarzy ruscy, litewscy polonizowali się dlatego, że być poddanym polskiego króla to była fajna rzecz. To było mieć jakieś prawa, nie być zdanym na łaskę samodzierżcy. To była Polska kiedyś, to była ojczyzna światowego proletariatu, to była Polska, to znaczy ostoja wolności, zanim nie powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, to Polska była tym kawałkiem świata, na którym się żyło relatywnie najbardziej swobodnie, najbardziej niezależnie od kaprysów władzy. I w związku z tym, pięknie by to było, gdyby ten status Polski jako kraju słynącego wolnościami i zasobnego, gdyby ten status wrócił, tak? Gdybyśmy z powrotem mogli się cieszyć takim statusem, gdybyśmy taki mieli prestiż. No ale kłopot taki, że tutaj inne mechanizmy działają, że to nie jest tylko to przyciąganie, naturalne przyciąganie, jakie ta atrakcja cywilizacyjna, jaką kiedyś stwarzaliśmy, tylko to są właśnie rozmaite projekty polityczne, którym Polska jest
poddawana, czy na celowniku których Polska się znajduje, no to jest projekt polityczny, który 100 lat temu został rozpropagowany i był poważnie dyskutowany, projekt pod nazwą Judeopolonia znany. Są książki na ten temat, to było w latach I wojny światowej jeszcze, kiedy ten projekt miał prawo obywatelstwa na salonach politycznych. No i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest niespełna 100 lat temu. Jeżeli coś było poważnym projektem politycznym przed 100 laty, no to poważni politycy nie będą tego projektu traktowali lekceważąco także i dzisiaj. No, kłopot taki, że to jest naszym kosztem, że to jest po naszym trupie, prawda? Więc trzeba się tej historii uczyć i warto nie udawać, że takich rzeczy nie ma. No proszę pana, ja tam nie wiem dokładnie, bo przy tym nie byłem, kto mu pisał to przemówienie, no ale widać, że łajdacy mają takie upodobanie do tego, żeby nas poniewierać. Mają takie upodobanie i to najwyraźniej sprawia im, daje im jakieś korzyści polityczne. Jest to być może jakaś forma dyscyplinowania nas, naszej tej, pożal się Boże, elity politycznej. Jakaś gra, ale też jest w tym jakaś perwersyjna przyjemność, prawda? W tym deptaniu nas, które zostało podniesione do rangi instytucji. Do rangi instytucji. A co do rewindykacji tych majątkowych, no to przypomnę, że od początku ubiegłego roku jest to sprawa, którą zajmuje się specjalna agenda państwa położonego w Palestynie, prawda? Rewindykacje majątkowe, więc już ten argument, którym nas zbywano przez poprzednie dwie dekady, że ach, to nie należy się tym przejmować, bo to tylko tam jakieś prywatne organizacje, prawda? Jacyś cwaniacy, adwokaci z Nowego Jorku, nie. Teraz już rząd Izraela uczynił z tego, z tej kwestii przedmiot swojej troski, swojego namysłu. Oh!